sport jest bardzo ważny. Ale dlaczego nie urozmaicić ćwiczeń jakimiś ciekawymi TikTokami? Co? Czy to naprawdę można powtórzyć? Trzeba się szybko dowiedzieć. Suzy, to pilne. Zobacz, co znalazłem na przestrzeni TikToka. I co? To tylko eksperyment. Okay. Błagam cię, powtórzmy to, to bardzo ciekawe. No dobra, niech będzie. Jak dobrze, że mamy w domu całą skrzynkę coli. Teraz musimy opróżnić dwie butelki, abyśmy mogli powtórzyć ten eksperyment. No i nie mieliśmy z tym problemu. A teraz czas napełnić jedną butelkę małymi kuleczkami. Najlepiej, żeby to były moje ulubione kolorowe cukierki Nerds. Okej. Połowa roboty za nami. Najwyższy czas wlać wodę. Napełnimy nią drugą butelkę. Świetnie. A jako tymczasowej bariery, aby woda się nie wylała, użyjemy tego kawałka papierku z paczki Nerds. Alex, wszystko gotowe. Czas wyciągać papierek. Wow, ale super. Naprawdę cieszę się, że udało nam się powtórzyć ten eksperyment. Uwielbiam płatki śniadaniowe z jednorożcem. Stop! Czy to na serio? Suzy, gdzie jesteś? Mam nadzieję, że nic nie odciągnie mi od malowania. Co? Suzy, szybko patrz! Znalazłem jeszcze jednego TikToka. Okay. To najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Powtórzmy to! Pewnie chcesz ode mnie farb. No dobra, czego się nie robi dla nauki. Jesteś gotowy? Najpierw musisz wlać mleko do swojego talerza. Ej, nie możesz go wypić. W przeciwnym razie nie wystarczy do eksperymentu. Suzy, gotowe. Teraz twoja kolej. Musisz kapnąć farby prosto do mleka. Ale na pewno nie dasz rady tego zrobić beze mnie. Te farby muszą być otwierane silną, męską ręką. Daj mi to, pomogę ci. Co w ogóle je zamykał? Teraz wszystkie są na mnie. Daj mi to, to ja będę je kapała do mleka. Inaczej wszystko rozlejesz. A żeby eksperyment się udał, potrzebna jest też kropelka płynu do naczyń. Wow, nie wiedziałem, że można zrobić coś tak pięknego w domu. To genialne! Cool. Ej! Suzy! Ojej, gdzie z tą konewką? Mogę rosnąć bez wody. Spójrz, mam dla ciebie kolejny eksperyment. Tym razem z kwiatkiem. Fajny! Mam tu akurat kilka białych róż. Mam nadzieję, że nadadzą się do eksperymentu. Zobacz, ile mamy świeżych i słodkich owoców. Najwyższy czas zrobić z nich naturalny sok. Najbardziej lubię truskawki. Niech sok też będzie truskawkowy. Dlaczego na tym poprzestać? Niech sok będzie wielosmakowy. Gotowe! Suzy, możesz wybrać kolor, który najbardziej ci się podoba. Wybór jest zbyt trudny. Wypróbujmy wszystkie kolory. Dobra, pozostało nam tylko czekać. Ten czas można spędzić grając w najfajniejsze gry. O, Suzy, patrz! To działa! Na serio? Szczerze mówiąc, do ostatniej chwili nie sądziłam, że to zadziała. Alex zatrzymuje wszystkie kwiatki. Ej, Suzy, Suzy! Znowu mnie nie słyszy przez swoje słuchawki. Będę musiał jakoś zwrócić jej uwagę w inny sposób. No albo po prostu dotknę jej ramienia. Suzy, to ja! Tym razem przyniosłem prawdziwy przepis. Chodźmy zrobić to coś pysznego, proszę! No, w sumie kuszące. Dobra, Alex, jestem nawet gotowa oderwać się dla ciebie od muzyki. Chodźmy gotować. Mam skitelsy. Najpierw musimy je poukładać według kolorów. A potem można wsypać cukierki do butelki. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z syropem kukurydzianym. Całkiem ładnie pachnie. Zobaczymy, jak się sprawdzi w tym challenge'u. Nasze cukierki będą gotowe, jeśli potrzymamy je w lodówce. A teraz czekamy. Ojej, co się stało z cukierkami? Wyglądają, jakby się powiększyły, to dziwne. Alex, oto nasz smakołyk. Czas na degustację. Ty pierwszy. Z przyjemnością. Smakołyki zrobione z tak pysznych składników po prostu nie mogą być obrzydliwe. Pyszne, spróbuj szybko. No rzeczywiście bardzo dobre.
Alex, nie przeszkadzaj mi! Nie widzisz, że jestem zajęta? Uwierz mi, mam coś o wiele bardziej interesującego! Wiesz, że w domu można zrobić taki improwizowany wulkan? Mówiłam ci, że jestem zajęta. Będę wolna, jak cukierek trafi do szklanki. Namówiłeś mnie. Okej. Najwyższy czas zacząć. Użyjemy oleju kokosowego. To będzie podstawa przyszłego wulkanu. Ale śmiesznie wyglądam w tej szklance. Kontynuujemy. Teraz dodam troszeczkę barwnika. Zmieni wulkan w coś kolorowego i niezapomnianego. Suzy! Szafka się otworzyła! Czy tam jest jakiś duch? No nie zupełnie. W środku apteczki jest coś, czego bardzo potrzebujemy. Mianowicie aspiryna. Wulkan będzie gotowy, gdy wrzucę jedną tabletkę do tej szklanki. Pięknie! Udało ci się! Ciekawe, co się stanie, jeśli włożę do środka palec. Porażka. Jaka jestem piękna! Ups, Suzy, sorry, że cię przestraszyłem. Mam kolejny fajny eksperyment. Sprawdźmy, czy uda nam się zrobić taką tęczę z cukierków Skittles. No tym razem naprawdę mnie zaintrygowałeś. W końcu mnie ciekawi, co nam z tego wyjdzie. Zacznijmy od Skittlesów. Nie potrzeba ich dużo. Układamy cukierki w kształcie pierścienia. Jednego wezmę. Ej, nie ma mowy, to dla doświadczenia. Mogłaś to powiedzieć. Teraz mnie boli ręka. Przynajmniej się napiję. Nie teraz. Tą wodą zalejemy cukierki. Wow. Udało się. Jest pięknie. No w końcu mogę zjeść coś pysznego. Dobrze, że wziąłem ze sobą słomkę. Swoją drogą to jest bardzo smaczne. Szkoda, że nie widzisz swoich zębów. Suzy, znowu tu jestem i znowu z eksperymentem. Nie przeszkadzaj mi. Nie widzisz, że próbuję trafić w dziesiątkę? To ważne, spójrz na to proszę. Nie chcesz spróbować eksperymentu z balonem? To takie ciekawe. Zobacz. No dobra, w porządku. Namówisz każdego. Chodź za mną. Mamy już naczynia do tego doświadczenia. Suzy, to prezent dla ciebie. Awesome! Proszę. O, hawsik! Mam alergię na takie kwiaty. Proponuję przejść od razu do eksperymentu. Najpierw musimy napełnić nasz pojemnik octem. Mam go mnóstwo. Gotowe! Oj, ocet tak śmierdzi. Ale to nie powód, żeby przestać. Zgoda. Mamy pozostałe elementy eksperymentu. Musimy tylko wziąć balon. Można go od razu założyć na końcówkę lejka. Do środka należy wsypać sodę oczyszczoną. W ten sposób cała soda znajdzie się w balonie. No i zaczyna się zabawa. Umieszczamy balon na szyjce butelki z octem. Następnie należy powoli wsypać całą sodę oczyszczoną do octu. Coś tu się dzieje! Ale super! O, nigdy wcześniej tego nie widziałem. Muszę natychmiast iść do Suzy. Ale po co iść? Mogę pojechać. Aj! Warto nauczyć się jeździć na deskorolce. Inaczej przez przypadek rozbiję sobie głowę. Suzy, mam propozycję. Oderwij się od swojego tortu. Spójrz, co znalazłem na TikToku. Możemy sami spersonalizować deskorolkę. Czy ty w ogóle masz deskorolkę? Please! Come on! No pewnie, że mam. Ale jej nie oddam. Podoba mi się taka, jaka jest. A jeśli dam ci ciastko? Nie, nie sprzedam się tak łatwo. No dobra. W takim razie nie będziemy personalizować deskorolki. Może ozdobimy tego nudnego, szarego MacBooka. Świetny pomysł. Zróbmy to. Najpierw użyję trochę farby w sprayu. Fuj, jak śmierdzi. Bo trzeba być lepiej przygotowanym. Tak jak ja. Mam maskę i gogle. Pomalujmy lalkę. Stój! Potrzebuję zielonej farby do laptopa. Jeszcze nie skończyłam. No i proszę, prawie gotowe. Alex, co za wyczucie czasu. Akurat potrzebuję trochę bitej śmietany. Zamierzam narysować nią uśmiechniętą buźkę. A całość musi być pokryta czarną farbą na wierzchu. No i czas spłukać jej nadmiar. Zostaw te kwiaty w spokoju.
Ciekawe, czy udało mi się udekorować MacBooka. Tadam! Tylko spójrz, nikt inny na świecie na pewno takiego nie ma. No takiego na bank nikt nie ma. Jakie to interesujące! Oj, moje biedne zęby! Kurczę, skończył się popcorn, zostały tylko ziarenka. Co z tego? To znaczy, że możemy zrobić własny popcorn. Jeszcze smaczniejszy niż ten, który miałaś. Zaczynamy! Alex, najpierw muszę zdjąć z ciebie tę patelnię. A teraz trzeba wrzucić do niej wszyściutkie ziarenka. O tak! A ja będę odpowiedzialny za cukierki. Dzięki nim nasz popcorn będzie kolorowy i słodki. Myślę, że damy radę. Nie bez powodu tak bardzo się staramy. Przekonajmy się. Sprawdźmy to. Udało się. Czas na degustację. Pyszności. Najlepszy popcorn, jaki kiedykolwiek jadłam. Niewiarygodnie pyszny. Ojej, księga zaklęć. Tu jest fajniejszy niż magia. Spójrz, Suzy. Nieźle, co? Patrz szybko. No dobra, sprawdźmy to. Dzięki. Wleję tu kolę. Mam nadzieję, że zadziała. Ja też. Uwielbiam wszystko, co jest nietypowe. Okej. Wow, jak to możliwe? Brawo, Suzy, udało nam się. Czas w gabinecie lekarskim wlecze się niemiłosiernie długo. Dobrze, że można oglądać lifehacki. Świetnie, wiem, co z wami zrobić. Ej! Suzy, zobacz, co znalazłem! To prawdziwa bomba! Podejrzane, ale chcę to sprawdzić. Nie martw się, mam tu wszystko. Świetnie. Czekaj, to dla doświadczenia. Trzeba wlać ją do szklanki i dodać węgiel aktywny. Czy to on? Brawo. Całkiem fajne. To dopiero początek. No dalej, pospiesz się. No dobra. Super, ale najpierw musimy pokruszyć węgiel. Ale zabawa. Ej, kogoś tu chyba poniosło. Pozwól mi skończyć. Kola musi zrobić się przezroczysta. Dobra, patrzymy. Mówiłam ci, że to nie zadziała. Nie tak szybko. Ustawiam timer na 4 dni. W międzyczasie mamy mnóstwo fajnych rzeczy do zrobienia. Co? To naprawdę zadziałało? No wow! Przyznaję jednak, że to naprawdę działa. O! Super! A to moje, dzięki. Co? Jak to? Jakie ładne. Będziemy tego potrzebować. Zaraz ci szczęka opadnie. Jeśli wlejesz wodę do otwartej butelki i odwrócisz ją do góry dnem, nie wyleje się. Nawet jeśli włożysz do niej wykałaczkę. To jakiś podejrzany lifehack. Sprawdźmy, czy działa. Od czego chcesz zacząć? Sprawdźmy. No od coli oczywiście. Jest taka pyszna. Możesz wypić całą butelkę? Z łatwością. Ej, nie we mnie. Fuj, co za śmierdziel. Ups. Najpierw przykryję butelkę gazą, no i zabezpieczę gumką. Zaczynam. Gotowe. Teraz można wlać wodę. To takie ekscytujące. A co powiesz na przekąskę?
Super! Podoba mi się! O, nadchodzi wykałaczka! Woda się nie wylała! To działa! Hurra, udało się! Super! Przybij piątkę! Ojej, no nie spodziewałem się tego! To niewiarygodne! Ekstra! Tylko się nie przewróć! Suzy! Aj! Tylko nie to! Moja wieża! Przepraszam, nie chciałem! Spodoba ci się to! Monety się obracają! To magia! Nie wydaje mi się to możliwe. Ale mam tu akurat magnes. Świetnie! Sprawdźmy to, co? Yes! Będziemy potrzebować 5 puszek coli do tego lifehacka. Oh, yes. I moją czekoladę! Nie spiesz się tak! A może jakieś monety? Okej. Okay. Racja! Gdzieś tu je miałem! O! Ups! To wszystko, co mam! Dzięki! No niech będzie! Wow! Moneta stoi! I druga! Oj! Tylko nie oddychaj! Ach, porażka! A może klejem? O nie! Cóż, wygląda na to, że ten lifehack nie działa! Fiasko! Widzieliście, że jeśli zmieszasz kolę z wybielaczem, to będzie świecić w ciemności? To dopiero jest lifehack! Och, dokładnie to, czego potrzebuję. Super. La, 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 la. Ojej. Złapałem cię. Wszystko w porządku? Patrz, co mam. Wygląda nierealnie. Lepiej to sprawdzić. Gdzie jest kola? Okej, uwielbiam ją. Czekaj, potrzebujemy jej. Najpierw musimy potrząsnąć. To dopiero zabawa. Dzięki. Chciałbym, żeby to zadziałało. Okej. Zaraz się dowiemy. Ekstra! Brawo! Ale super! Jak to zrobiłeś? Ona świeci! To niesamowite! Aby zrobić galaretkę z coli, należy dodać do niej alginian z sodu, ubić i wrzucić do zimnej wody. Tadam! Ktoś tu się bawi lalkami! Chcesz galaretkę z coli? Suzy! Hej! Patrz! To znowu jakiś fake? To niemożliwe. Zaraz ci to udowodnię. Oto alginian. Prawie zapomnieliśmy. Mamy przecież specjalne stroje. Teraz wyglądamy profesjonalnie. Świetny pomysł. Coca-Cola? Jest. Alginian sodu? Jest. Suzy? Suzy! A, tak, tak. Oj, mogłam nie sprawdzać. Świetnie, koleżanko. Teraz pozostaje tylko wsypać alginian. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co się stanie. Mieszamy. Sprawdźmy to. Ale super. Ojej, to po prostu jakiś cud. Zrobiliśmy coś jadalnego! Odlot! A ty w to nie wierzyłaś! Oj, a co z galaretką? Dobrze, że jest łyżka. Pomoże w eksperymencie. Miałeś rację! Udało się! Jakie fajne! I bardzo smaczne!
bomba! Co z tym zrobimy? Bingo! Wiem! Wyrzucimy te butelki! No dobra. Potrzebujemy tylko nakrętek. A, już wiem, co planujesz! Nie, przestań! Mam lepszy pomysł! Połóżmy nakrętki na papierze do pieczenia i weźmy żelazko. What? A, zaraz je przyniosę. Babcia właśnie prasuje. Mam nadzieję, że nie będzie miała nic przeciwko, jeśli je pożyczę. Yes! Zrobię to szybko. O, jest gorące. Super. Niczym lustro. Oj, no trzymaj. Dzięki. Teraz te nakrętki zamienią się w fajną podstawkę. Ekstra. To prezent. Super, dzięki Justin. Nagrywanie wideo to zawsze zabawny proces z mnóstwem nieoczekiwanych sytuacji.